Zmiana w fotelu lidera, rozpędzona Gieksa i bez przełamania w Bielsku Białej. Za nami kolejna seria pierwszoligowych zmagań i już teraz zapraszamy Was na nasze podsumowanie ostatnich dni Fortuna pierwszej lidze. Oto zestaw par 23 serii gier. W niej lider Arka Gdynia podejmował Wisłę Kraków, wicelider Lechia Gdańsk gościł w Bielsku Białej, a Miedź Legnica mierzyła się z GKS-em Tychy. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Pruszkowa, gdzie doszło do starcia sąsiadów z tabeli, znajdujących się w środku stawki z Nicza z Brookbet Termaliką Nieciecza. Po ponad kwadransie z pierwszą próbą ruszyli goście, ale przy próbie wróbla czujność zachował Mleczko. Znicz zaatakował po ponad dwóch kwadransach, mocny strzał oddał Stanclik, jednak na posterunku był topór. W kolejnych minutach obie ekipy szukały swoich szans. Po stronie Słoników niecelnie główkował Biedrzycki. Z kolei w Zniczu groźnie z rzutu wolnego przymierzył Majewski. Po chwili Pruszkowianie mieli jeszcze rzut rożny, po centrze Majewskiego piłka niefortunnie odbiła się od Wojciecha Jakubika i wylądowała w siatce. Po trafieniu samobójczym ekipa Beniaminka dopięła swego. W drugiej połowie Znicz kontrolował przebieg wydarzeń i utrzymywał jednobramkową zaliczkę. W 80. minucie piłka w polu karnym trafiła na nogę Stanclika. Z jego strzałem poradził sobie topór, ale wobec dobitki Marcela Krajewskiego był bezradny. Przytomne zachowanie młodzieżowca sprawiło, że gospodarze odskoczyli na dwie bramki. Znicz korzystny wynik utrzymał do końcowego gwizdka, a Krajewski mógł nawet cieszyć się z dubletu. Cenne punkty padły łupem ekipy Mariusza Misiury. W drugim z piątkowych meczów doszło do hitu kolejki. Rozpędzony lider Arka Gdynia gościł półfinalistę Fortuna Pucharu Polski Wisłę Kraków. Na początku pierwszej połowy zarysowała się przewaga gospodarzy. W 13 minucie z piłką przy nodze mknie Olaf Kobacki, ścina do środka, a z jego strzałem nie radzi sobie Raton. Wydaje się, że mógł zrobić więcej hiszpański bramkarz, co nie zmienia faktu, że niezawodny w tym sezonie Kobacki otwiera wynik rywalizacji. Arkowcy prowadzili, ale chcieli pójść za ciosem. W 23 minucie z próbą Marcjanika dobrze uporał się Raton. Natomiast w 33 minucie Gojny sprytnie z rzutu wolnego zagrał do Karola Czubaka, a ten wpakował piłkę do siatki. Niestety dla gospodarzy snajper żółto-niebieskich znajdował się na spalonym i ten gol nie został uznany. Do przerwy minimalne prowadzenie Arki, a po zmianie stron wreszcie odważniej musieli zacząć grać przyjezdni. W 54 minucie groźnie uderzał Duda, ale biała gwiazda wciąż pozostawała bez celnego strzału. Arka też starała się odskoczyć na dwa trafienia. W 73 minucie w ostatniej chwili udało się powstrzymać starającego się zamknąć akcję Gojnego. Co więcej, kilkadziesiąt sekund później ruszyli z atakiem Wiślacy. Dobra wymiana podań, a kluczowe dogranie do Szymona Sobczaka posyła Alfaro i w Gdyni mamy wyrównanie. Sobczak zdaje się, że w pierwszym kontakcie z piłką posyła ją do siatki. Podrażniona Arka zamierzała odzyskać prowadzenie, jednak to uderzenie Gaprindaszwilego było dalekie od ideału. Hitowe starcie w Gdyni zakończyło się remisem. W sobotę zaczęliśmy od ważnego spotkania dla układu dolnej części tabeli. W Głogowie Chrobry mierzył się ze Stalą Rzeszów. Od pierwszych minut niewiele działo się pod obiema bramkami. Zarówno ekipa Chrobrego, jak i Stal były dobrze zorganizowane w defensywie, uważając na to, aby nie popełnić błędu. W ekipie Chrobrego niecelnie główkował Lebedyński. Natomiast w Stali najpierw wyblokowana została próba łyczki, a strzał łyczki trafił tylko w boczną siatkę. Na lepsze widowisko czekaliśmy po zmianie stron. W 57 minucie ponownie bezskutecznie drogi do siatki szukał Lebedyński. W kolejnych fragmentach nadal brakowało podbramkowych sytuacji i coraz więcej wskazywało na to, że mecz w Głogowie zakończy się bezbramkowym remisem. To już końcówka podstawowego czasu. W polu karnym piłkę otrzymał Kacper Tabiś. Efektownym zwodem nawinął rywali, po czym oddał przepiękny strzał. Ogromna radość Głogowian, którzy po tym pięknym golu wyszli na prowadzenie. Stalowcy jednak nie zamierzali się poddać i już chwilę po straconym golu ruszyli do ofensywy. W 90 minucie mimo znacznej odległości o strzał pokusił się Sebastian Thiel, czym zaskoczył bramkarza gospodarzy. Równie efektowna odpowiedź gości i na przestrzeni kilkudziesięciu sekund byliśmy świadkami dwóch ładnych trafień. Mamy 1-1, ale zawodnicy Chrobrego nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W 93 minucie gospodarze mają rzut wolny. Do stojącej piłki podchodzi Dawid Hans i z pomocą rykoszetu piłka ląduje w bramce. Szalona radość gospodarzy nie może dziwić, gdyż odzyskują oni upragnione prowadzenie. Niesamowita końcówka z trzema golami w Głogowie i to Chrobry. Rzutem na taśmę ogrywa Stal 2-1, poprawiając swoją sytuację w tabeli. Z kolei Stal w czwartym wiosennym meczu
ponosi czwartą porażkę. Z Głogowa przenosimy się do Lublina na mecz Beniaminków o rozbieżnych celach. Walczący o awans Motor gościł broniącą się przed spadkiem Polonię Warszawa. Pierwsza warta odnotowania okazja nadeszła po kilkudziesięciu sekundach po tym, jak uderzenie Kluski z dystansu odbił Rosa. W 23 minucie trochę szybciej operują piłką gospodarze, a po dobrej centrze w pole karne nadarzającą się okazję wykorzystuje Samuel Mraz. Dobra i skuteczna główka ściągniętego do Lublina w zimowej przerwie Słowaka. Polonia musiała odrabiać straty, ale do przerwy czarne koszule nie zagroziły bramce Motoru. Dopiero na początku drugiej części zza pola karnego uderzył Michalski, jednak piłka znacznie minęła światło bramki. W 57 minucie mogło być 2-0 dla gospodarzy, ale czujność po główce Rudola zachował Lemanowicz. 65. minuta, akcja Motoru, zagrywa Luberecki, a piłka trafia w rękę Majsterka. Jednak arbiter po analizie VAR zdecydował, że w tej sytuacji gospodarzom nie należał się rzut karny. Polonia nie zamierzała rezygnować z poszukiwania remisu. W 72. minucie akcję gości strzałem w boczną siatkę z ostrego kąta zamykał Fadecki. Z kolei kilkadziesiąt sekund później w walce o górną piłkę Kruk sfaulował Kubusińskiego i arbiter wskazał na 11 metr. Wymarzona okazja dla Polonii i rzut karny na gola zamienia sam poszkodowany. Po golu Szymona Kubusińskiego w Lublinie zrobiło się 1-1. W doliczonym czasie piłkę meczową po tym, jak Lemanowicz wyszedł z piłką w rękach poza pole karne, ma Motor. Z rzutu wolnego tuż sprzed pola karnego uderza Piotr Ceglarz, ale świetnie interweniuje bramkarz Polonii, naprawiając swój błąd. Starcie w Lublinie kończy się remisem, który nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn. W sobotni wieczór rywalizowaliśmy w Legnicy, gdzie Miedź podejmowała GKS Tychy, który ostatnio stracił pozycję wicelidera. Od pierwszych minut sporo się działo. W 10 minucie składną akcję przeprowadzili gospodarze, a precyzyjnym strzałem wszystko zakończył Damian Michalik. Precyzyjne uderzenie zawodnika Legniczan i gospodarze prowadzili 1-0. Po kilkudziesięciu sekundach nadeszła odpowiedź Tyszan. Z bocznego sektora centrę posłał Rumin, a uderzeniem głową do wyrównania doprowadził Bartosz Śpiączka. Szybka odpowiedź Tyszan i po niespełna kwadransie w Legnicy było 1-1. Miedź nie zamierza pozostać dłużna. W 30 minucie zaatakowali gospodarze, a tym razem najlepiej zachował się Mehdi Luar. Zgranie głową Aguado i przytomne zachowanie Luara sprawiają, że Miedzianka ponownie prowadziła. W doliczonym czasie do pierwszej połowy jeszcze jedną okazję mieli gospodarze, ale obok bramki uderzył Antonik. W drugiej części nadal wiele się działo. Kilka minut po zmianie stron ręką we własnym polu karnym zagrał kostka, a sędzia Tomasz Marciniak wskazał na 11 metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Wiktor Żytek i w Legnicy ponownie był remis. Miedź po raz kolejny musiała próbować odzyskać przewagę. Najpierw w 65. minucie celnie uderzał Salvador, a następnie ze strzałem Agbora na raty poradził sobie dobrze dysponowany Kikolski. Miedź jeszcze jedną okazję miała w 82 minucie. W słupek trafia Wiktor Bogacz, a po poprawce Agbora futbolówka mija bramkę. Wyszli obronną ręką z tej sytuacji Tyszanie i wynik w Legnicy nie uległ już zmianie. Po emocjonującym starciu w Legnicy padł remis 2-2. Na początek niedzielnych meczów graliśmy w Bielsku-Białej. Podbeskidzie szukało pierwszego zwycięstwa pod wodzą Jarosława Skrobacza, a na drodze górali stanął wicelider Lechia Gdańsk. W mecz aktywniej weszli przyjezdni, jednak to Podbeskidzie w 14 minucie wyszło z szybką akcją. Kontratak napędził Banaszewski, dobrze zagrał wzdłuż bramki, a idealnie nabiegał Bartosz Bida. Świetny strzał z pierwszej piłki i spotkanie zaczęło się w wymarzony sposób dla gospodarzy. Lechia musiała zareagować. 100% okazja do wyrównania nadeszła po ponad pół godzinie gry. Strzał Bobczeka odbił Procek, a dobijając Mena tylko w wiadomy sobie sposób przeniósł piłkę ponad bramką. 180 sekund później znów celnie uderzał Bobczek, ale tym razem futbolówka trafiła wprost do rąk bramkarza górali. Do przerwy utrzymywał się korzystny wynik dla Podbeskidzia, natomiast po zmianie stron nastąpiła dalsza ofensywa gdańszczan. W 52 minucie bezpośrednio z rzutu wolnego przymierzył Iwan Żelisko i zaskoczył golkipera gospodarzy. Sprytne, precyzyjne uderzenie, z którym nie poradził sobie Procek. W 59 minucie piłka po raz drugi wylądowała w siatce Bielszczan, jednak przy podaniu Żeliski Bobczek znajdował się na spalonym. W 63 minucie błąd przydarzył się przyjezdnym. Wydawało się, że musi to wykorzystać Sitek, jednak z wymarzonej pozycji nie trafił w bramkę.
Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak było również w tym przypadku. W 79 minucie centrem z bocznego sektora posłał Kałachur, a skuteczną główką popisał się Kacper Sezonienko. Kilka chwil wcześniej snajper Lechii pojawił się na murawie i został bohaterem swojej drużyny. Lechia odwróciła losy meczu, wygrała w Bielsku Białej i wskoczyła na fotel lidera. Po Bielsku Białej czas na Rzeszów. Znajdująca się tuż nad kreską Resowia, kompletu punktów po ostatniej wysokiej porażce w Gdańsku, szukała w rywalizacji z GKS-em Katowice. Już w drugiej minucie po raz pierwszy zatrudniony został Pindroch po tym, jak celnie główkował Bergier i bramkarz Resowi spisał się bez zarzutu. Rzeszowianie również od pierwszych minut byli aktywni w ofensywie. W 8 minucie uderzenie Muratowicza odbił Kudła, a po chwili dużo większym kunsztem bramkarz Gieksy musiał się wykazać po próbie Kanacha. Resowia po tym strzale miała jeszcze rzut rożny, po którym znów bezskutecznie do celu starał się trafić Muratowicz. Na kolejny groźny strzał czekaliśmy do 34 minuty, chociaż w tym przypadku wyraźnie chybił Łyszczarz. Gieksa ze swoim natarciem ruszyła już po zmianie stron. W 50 minucie po centrze Komora z piłką minął się Pindroch. Początkowo gospodarzy uratował jeszcze słupek, ale w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie był niezawodny Sebastian Bergier, dając prowadzenie swojej drużynie. Dobra forma Bergiera, dla którego to czwarty gol w piątym wiosennym meczu. Podrażniona Resowia nie podłamała się straconym golem i szukała wyrównania. Przed upływem godziny celnie uderzał Ciepiela. A następnie w 74 minucie po centrze z rzutu rożnego dobrze strzelał głową Mikulec. Resowia coraz mocniej napierała, a Kudła miał pełne ręce roboty. W tym przypadku poradził sobie z kolejnym strzałem Łyszczarza. Gieksa przetrwała trudne momenty i wyprowadziła kontratak. Wasielewski płasko dograł do Antoniego Kozubala, a wypożyczony z Lecha Poznań młodzieżowiec podwyższył na 2-0. Były okazje na 1-1, ale to katowiczanie zadali zabójczy cios, po którym Resowia już się nie podniosła. Gieksa potwierdza wysoką formę i wygrywa nie tylko w Katowicach. Wędrujemy na teren Czerwonej Latarni Ligi. W Sosnowcu doszło do spotkania ostatniego w stawce Zagłębia z Odrą Opole. W pierwszych fragmentach brakowało klarownych sytuacji. W 8 minucie celnie z woleja uderzył Polarus, jednak bezproblemowo interweniował Haluch. Tuż po ponad dwóch kwadransach dalekim wyrzutem piłki z autu grę wznowił Szrek, a we własnym polu karnym źle zachował się Maksymilian Rozwandowicz. Zabrakło komunikacji w defensywie Zagłębia i po golu samobójczym Odra wyszła na prowadzenie. W 43 minucie mogło być już 2-0 dla Odry. Po centrze z rzutu rożnego przytomnie zachował się Galan, ale w dogodnej sytuacji spudłował Piroch. Na kolejne szanse czekaliśmy do drugiej połowy. W 66 minucie obrońcą gospodarzy urwał się Dean Sula, jednak jego uderzenie trafiło tylko w słupek. To już 73 minuta. Dośrodkowanie w szesnastkę posyła Suchocki. Piłka ostatecznie dociera na nogę Huberta Matynia. Ten wyrównuje stan rywalizacji. Było w tej sytuacji nieco szczęścia i przypadku, dzięki czemu Zagłębie strzeliło swojego pierwszego gola w 2024 roku. Sosnowiczanie złapali wiatr w żagle i chcieli pójść za ciosem. Najpierw indywidualną szarżę Polarus zakończył niecelnym strzałem, a następnie po wrzutce Ukraińca główkował Sokół i wyśmienitą paradą Odrę przed stratą drugiego gola uratował Haluch. Opolanie zwycięskiego gola szukali tuż przed końcem podstawowego czasu, ale strzał Szreka powstrzymał Szewczenko. Mecz w Sosnowcu zakończył się remisem 1-1. Interesująco zapowiadało się poniedziałkowe zamknięcie kolejki, gdyż w Płocku Wisła grała z Górnikiem Łęczna. Spotkanie to było szczególne dla obecnego trenera Łęcznian Pawła Stanio, który wrócił na teren swojego byłego pracodawcy. Górnicy po raz pierwszy zaatakowali przed upływem 5 minut, jednak ten strzał Młyńskiego znacznie minął bramkę. W 21 minucie główka Dei wprawdzie okazała się być celna, ale nie sprawiła problemów Kamińskiemu. Konkretniejsi byli Płocczanie. W 27 minucie świetnie ruszył Jakub Gricz i uprzedzając starającego się interweniować Gostomskiego trafił do siatki. Dobre zachowanie i sprytny lob Słowaka, dzięki czemu nawciarze napoczęli rywala. W 42 minucie po raz kolejny uderza Deja, w tym przypadku mocno i niecelnie z rzutu wolnego. W drugiej połowie Wisła chciała utrzymać korzystny wynik, natomiast Górnik próbował podkręcić tempo. W 69 minucie w bocznym sektorze przedarł się Durmusz, zacentrował w pole karne, a tam obrońcom urwał się Marko Roginicz i wyrównał. Skutecznie dostawił nogę chorwacki napastnik, strzelając swojego trzeciego gola w tym sezonie.
Górnik miał chrapkę, żeby pójść za ciosem, ale na kwadrat przed końcem sytuacja gości skomplikowała się po tym, jak drugą żółtą kartkę obejrzał Sisse. Wisła mogła błyskawicznie wykorzystać grę w przewadze, jednak ta próba nie sprawiła większych problemów Gostomskiemu. W doliczonym czasie jeszcze rzut wolny mają gospodarze. W szesnastkę dośrodkowuje Szwoch, a w powietrzu nie do zatrzymania jest Marcin Biernat. Fantastyczna główka środkowego obrońcy Wisły z przeszłością w Górniku przechyla szale zwycięstwa na korzyść Wisły, która inkasuje 3 punkty i wskakuje do strefy barażowej. Tak wyglądają wszystkie wyniki 23. kolejki. Ta seria zmagań przyniosła 4 remisy na stadionach w Gdyni, Legnicy, Lublinie oraz Sosnowcu. 3 punkty na swoje konta dopisały Lechia Gdańsk, Znicz Pruszków, Chrobry Głogów, GKS Katowice i Wisła Płock. W tabeli nastąpiła zmiana lidera. Na pierwsze miejsce wskoczyła Lechia Gdańsk, chociaż gdańszczanie mają tyle samo punktów co Arka Gdynia. Podium uzupełnia GKS Tychy. W dole tabeli nadal nie nastąpiła żadna zmiana w strefie spadkowej. Zagłębie Sosnowiec oraz Podbeskidzie znajdują się w trudnym położeniu, natomiast Polonia Warszawa do bezpiecznej pozycji traci punkt. W klasyfikacji strzelców nie nastąpiły żadne przetasowania. W stawce nadal przewodzi Łukasz Sekulski z 13 trafieniami, a tuż za jego plecami znajdują się Karol Czubak i Angel Rodado. Oto zestaw gier na następną 24. kolejkę. W niej Arka Gdynia podejmie Odrę Opole, Wisła Kraków zmierzy się z Miedzią Legnica, Stal Rzeszów z Motorem Lublin, a Polonia Warszawa z Wisłą Płock. Na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia wkrótce.